Czemu mam taką mordę? Aha! Widzowie, pewnie jak zapewne widzieliście, muszę zmienić sobie awatar, bo wyglądam jak debil. Widzowie, musimy zmienić sobie image taki. I zapewne jak wiecie, był ostatnio taki fake news o tym, że zamykają Brookhaven. Wszyscy byli w totalnym szoku. Ale zanim zaczniemy, partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Instant Gaming. Jest to strona, gdzie możecie kupować gry o wiele, wiele taniej. Serio. Są tutaj również dodatki do Simsów w przystępnych cenach, dużo nowości, takich jak na przykład Starfield. Pojawiają się również oferty tygodniowe z dużą przeceną. A najważniejsze, że co miesiąc jest zupełnie darmowe rozdanie na grę, jaką tylko chcecie. O wynikach informuję Was na moim Instagramie. Wszystkie linki są w opisie. Wbijajcie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. A teraz przechodzimy do materiału. Dlatego ja dzisiaj będę chodzić i pytać się każdego, czy wiedzą, że zamykają jutro Brookhaven. I chcę zobaczyć ich reakcję. Czy może wiedzą coś na ten temat. Chcesz loda? Kurde, dzisiaj środa! Wiecie, co znaczy środa? Nic. Dobra, to są jacyś ludzie. Czekaj, czy są z Polski? Jaki? Ściukielka. Siema! Ładne dziecko. Znaczy, to miało trochę sus. Siema. Siema, kot. Wiecie coś o tym, że zamykają Brookhaven? Nie? Bitch! Ej, ale ja się serio coś pytam, a ty uciekasz? Halo, gościusz dzieckiem wydzierany, kurde, w klacie na wierzchu. Ale czemu oni są tacy niemili o tej godzinie? Co się dzieje? Możesz mi odpowiedzieć? Szukam rodziny. Nikt nie odpowiada na moje pytanie. Siema. Siema. Wezmę sobie to, skopiuję, bo nie chcę mi się tego pisać. Wiesz coś o tym, że zamykają Brookhaven? Wiesz coś? Odpisz mi. On wygląda trochę jak Jeremiah, ale trochę przypakowany Jeremiah. No wiesz coś o tym, czy nie? Odpowiesz mi? Halo, jestem detektywem. A bo czekaj, może nie mam jakiejś takiej profesji i oni mi nie wierzą. O, detektyw. Patrz, idealnie teraz mam profesję. No, zaufaj mi. Kto chce zostać moim dzieckiem? Nie... Co tu się dzieje? Parówczak, ogarnij dupę. Parówczak? To chyba ten czerwony to parówczak. Wygląda na parówczaka. Parówczak. To jest parówczak? Szukam parówczaka. Szukam parówczaka. Ty masz... Co masz w... Wyzywasz mnie? On mnie wyzywa, on mnie obraża. Hej, no wiesz coś o tym, że zamykają Brookhaven? No odpowiedz mi, czerwony człowieku. No ludzie, no czemu wy nie umiecie gadać ze mną? Co by z tym kotem? Hej, jest tu ktoś? Halo? Jest tu ktoś? Ktoś, kto odpowie mi na jedno ważne pytanie? Czemu tu jakiś czerwony gówno wychodzi z garażu? Idziemy szukać ludzi, idziemy ludzi denerwować. Idziemy ludzi pytać. Poka dupę Spider-Manie. Nie ma problemu. Darek! Darek! Siema Darek. Cześć. Ej, wiesz coś o tym, że zamykają Brookhaven? Kim pan jest? Jestem detektywem. Jezu, ja piszę. A przepraszam, nie? Nie wiesz nic? Nic nie wiesz? No nie. A wiesz kto może wiedzieć? Do widzenia. No ej! Zostaw mój kurde radiowóz, gościu! On jest podejrzany. On jest podejrzany. O nie, dochowanie! O nie! Co uciekasz? Darek. To świetnie. Aha. Uciekł. O, Kuba Tomek. Kuba Tomek, dobra. Siema. Siema, Tomek. Tomek. Kuba, halo. Co no? Siema no! Mam nakaz wejścia. Let me in. No ding, ding, no wpuśćcie mnie. Gówno. Mam nakaz. Od komisarza. Ej, to co kurde wyjmujesz pistolet? Ja mam kamizelkę kolorową. Co się dzieje, chłopcy? Ja tu wypełniam papiery rozwodowe. Jedno pytanie. Niech to u niej schowa broń. To u niej rzuć broń. No rzuć tę broń! Nie? To pogadamy na komisariacie. Wiesz coś o... Być? Tak, chcecie się bawić? Okej. Okay. Nie ma problemu. Teraz jedziemy do nich. Nie ma opcji, że się wymigają jakkolwiek ode mnie. Wysiadać! Ręce do góry. Podłożymy bombę jeszcze. Spoko, nie ma problemu. Ej, czerwony! Czerwony! Mam pytanie. Ważne. Bardzo. Czy wiesz coś o tym, że zamykają Brookhaven? Peace? Nie. A kto może wiedzieć? O, jakie słodcy! Nie wiem. Tomek lat 20. Też mi się wydawał podejrzany. Gdzie są te kajdanki? Potrzebuję kajdanek. Jesteś aresztowany. No Tomek 20 lat, no garnij dupę. Dobra, masz bombę. Nie go wywaliło. Idziemy szukać kolejnych podejrzanych. Auto służbowe to można... O kurde, mini Cooperem na miejsce zbrodni. Co, czy jest tu jakaś żywa dusza? Może na spawnie? Halo, halo? Jacyś ludzie? O, tutaj ktoś stoi. A dobra, to już znam. Tutaj widzę, że pustki same, ale wiecie, jest godzina. Podejrzane, podejrzane. Puste. Jak mózg. Zapewne kogoś, na pewno. Zbudujmy naszą bazę. Ja chcę apartament
czerwony. Czerwony kolor, miłości, prawda? Muszę pójść do komputera i dowiedzieć się. Jest komputer. Sprawdzamy. Kotki. Najbardziej podejrzane osoby, które mogą mieć coś wspólnego z wiedzą na temat tego, że Brookhaven jest zamykany. Koty i piesek. Oni są na liście moich podejrzanych. Tylko, że pies, nie mam psa, ale mam koty dwa, więc jest taka szansa, że one mogą coś wiedzieć. Przyjaciele, nie mam przyjaciół. Praca, bym musiała być do pracy, rachunki, kurde, muszę zapłacić, spam. Ja robię spam ludziom. Zakupy. Może w supermarkecie się czegoś dowiem. Kurde, nie patrzcie na mój stan konta. O, wirusy też mam jakieś, kurde, trojan. Czyli okazuje się, wychodzi na to, że musimy pójść do supermarketu i może w supermarkecie będzie jakaś informacja na temat tego, co się dzieje. Czy ktoś wie coś na temat Brookhaven? Jakiś skater, a to ten Tomek. Szukam gier na spawn, jesteś aresztowany. Wiesz o tym? Jestem gier na spawn, jesteś aresztowany. Co ci się stało, Tomek, lat 20? Dobry. No nie wiem, czy taki dobry. Czy wiesz coś na temat tego, że zamykają Brookhaven? Mam bombę. No odpowiedz mi! Już nie zagramy? Co? Czy wiesz coś o tym? Dzień śmieci. Nie wiem, nie będą mnie wywozić dzisiaj jeszcze. Czy nie? To się dowiedz. Elo. No co on te skiny zmienia co sekundę? Gdzieś śmieci, wrzucę się tutaj. Będę tu siedzieć na mój dzień. Nikt mnie nie kocha. O kurna. Yo! Ale mam furę. Jak ktoś mieszka? Gdzie Filipek mieszka, ten Spider-Man? O, tu mieszka Filipek. On coś wie. Patrzcie, tutaj wszystko jest jakieś przygotowane, wszystko podwodne, jakieś gówno. O, ten Tomek tu przyszedł. Siema, ja w sprawie sprawy policyjnej mam jedno pytanie. Ważne. Zapraszamy do środka. No i proszę bardzo, jakie to jest kurde kulturalne. Ja pierdzielę, no i to jest kultura. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją czy coś. Dzień dobry, witam ponownie. Mam jedno ważne pytanie. Albo dwa. Pierwsze jest takie. Czy mogę prosić o szklankę wody? Natomiast drugie brzmi. Mam odgórny nakaz. Dziękuję za wodę. Mam odgórny nakaz pytać ludzi o to. Czy wiesz coś o tym, że zamykają Brookhaven? Czy wiecie? A jak nie wiecie, to wiecie, kto wie? Coca-Cola! Bzdura? Takie mam odgórne założenie od szefa. Kiedyś mówili, że usuwają Adopt Me. Czyli to plotki. Czy może mi pani coś więcej o tym powiedzieć? A nie usunęli? Dobra woda. Smakuje mi. Dobra woda. Czyli, czy może pani wie, kto rozprowadza te plotki? Nie umiem pisać. Czy pani wie, kto rozprowadza te plotki? To jest ważne. Czemu ten szwagier ma nóż w sercu? No, gdzie ty poladłaś? Pana żona zwiała. Wie pan? Gdzie ona poszła? Czemu pana żona uciekła bez słowa? Czy jest w to zamieszana? Chyba tak? Gdzie ona jest? Muszę kończyć? Naura. Akurat w momencie, w którym mieliśmy się dowiedzieć na temat osoby, która jest podejrzana. Ja chcę stąd wyjść. Mogę wyjść. Ja chcę wyjść. Dobra, idziemy jeszcze do jednego miejsca. Jesteś powiązany z kotem. Jestem kotem. No i wyszło wszystko na jaw. I to wychodzi na to, że nikt nie jest na razie w stanie stwierdzić nic na temat tego, że zamykają Brookhaven. Wszyscy są podejrzani i nie chcą za bardzo mówić na ten temat. Także trzeba będzie podjąć innych kroków i zostać policjantem. I moja sprawa będzie nadal w toku. Jest prowadzona, prawda? Także my widzimy się za tydzień jako szeryf miasta, który będzie przesłuchiwać każdego obywatela Brookhaven. Będzie to ciężki dzień.